Cześć, Rafi. Siemka. Julka gotowa? Tak, właśnie zrobiłam jej drugie śniadanie, ale to może wejdziesz, zjesz z nią. Jasne, w sumie dzisiaj nie jadłem. To... Rafi, co do wczoraj, to... Kasia, słuchaj, ja naprawdę nic nie knąłem za twoimi plecami, okej? Okay? Ja po prostu uważam, że Julka powinna iść do tej szkoły, do której chce iść. Czyli tam, gdzie Marysia. No, czyli tam, gdzie Marysia, dokładnie. Patrz, kochani, kto przyszedł. Siemka! Tata! Cześć, siemanko, cześć mała. Co tam? Słuchaj. Co jesz dobrego? Słodkie grzanki. Słodkie grzanki, no jak ja bym chciał, żeby jakaś, widzisz, dziewczyna mi robiła takie śniadanie, a nie tylko Konrad i te jego kanapki. No właśnie, Rafi, tak a propos... A propos Konrada? Co jest? Nie, no tak a propos twoich spraw sercowych. No, ale w sensie, że coś wiesz, czy o co chodzi? Bo... Nie, no to ja chciałam zapytać, jak to teraz jest, czy ty się z kimś spotykasz? Nie, no co ty, no... Nie. Po prostu. Jasne. A ta historia z Zarzycką to jak się zakończyła, co? Znaczy... Ona się nie zakończyła, bo w ogóle się nie zaczęła. Aha. No, ale to była taka głupotka, jedna głupota, wiesz, błąd. Właśnie widzę. Po twojej gwałtownej reakcji. Tata się w niej zakochał. Julka, przestań jakieś głupoty gadać, dobra? Gdzież nawet Julcia cię przejrzała? Ale może pogadamy o tym, co ty wczoraj zrobiłeś, co? Ale o czym tu gadać? No, próbowałaś przekupić Julka, to jest mega słabe. Ale ja się zupełnie z tobą, Rafi, zgadzam. Nie wiem, co we mnie wstąpiło, ale akurat ty nie musisz mnie pouczać. Nie wolno się kłócić o takie głupotki. No, oczywiście, kochani, że nie wolno. No, się nikt nie kłóci, prawda? Tak.